Witam was, moi drodzy. Shadow the Tomb Raider. Jesteśmy już po wielu walkach stoczonych z tymi takimi ludźmi z dziczy. O, tak bym powiedział. Z tymi, można powiedzieć, stworami, co żołnierzy trójcy zabijały na potęgę. No i już teraz jesteśmy teraz właśnie przy naszym celu głównym tej chyba misji. Tak mi się wydaje. Tak. W dobrym kierunku idziemy. Może mogą zapewnić wsparcie. Masz wszystko? To była pułapka. Skrzynia zniknęła i schwytano Unuratu. Słyszeliśmy. Pracujemy nad planem. Trzymają ją w więzieniu przy starej świątyni. Hakan atakował i też go pojmano. Zaatakujemy most prowadzący do więzienia. Agresywnie. A co jeśli tam wejdę, uwolnię ją i dam sygnał do ataku? Może się udać. Edsley sprawdza świątynię w górnej dzielnicy. Może znajdzie drogę. Porozmawiam z nim. Jak ją wyciągniesz, przyjdzie wsparcie. Brzmi nieźle. Dla siły i bezpieczeństwa. Dziękuję. Lara. Wydostanę ją. Zaspoilerował nam. Wiem. Wow. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Co tak? Ten mostek jest, mostek, dobra. Jakie mnie nie interesują? A tutaj coś tego. Nie. Bądźcie wszyscy przeklęci. Co? Co ty bydlaki? Zalecam ostrożność. Rozbiliśmy powstanie, lecz oni wciąż tu są. W pojedynkę jesteś celem. Dam sobie radę z każdym napotkanym buntownikiem. Dobrze powiedziane. Nie mają z nami szans. Ale fakt, że walczyli jak demony. Walczył o swoje przetrwanie. Ilu żołnierzy już padło? Więcej rebeliantów niż wyznawców. O. Blokada czy nie blokada? Hachewanu chikin topikono. Chenhumpel batelilu chhelbe shunahe. Beishanin dukun. Nano Nukolov, Malov, Yetel Mishutskan, Tokili, Hachwahelum, Binton, Utsil, Waminan, Kukulkantik, Kukulkade. O, o, o.
tam ma wyjść, ale skoro oni tam są... Aha, to jest tylko takie, widzę, poboczne pomieszczenie. Kurwa, nie to, ale dobra. Dominguez pojmał Unuratu. I pojmani buntownicy na pewno stracą ich dla przykładu. Boże, co za bałagan. Tutaj nic. Ale dobra, teraz nie możemy nic użyć innego. I kognito działa przecież. Wyglądasz jak prawdziwy członek wężowej gwardii. Znam hasło, którego używają w więzieniu, w którym trzymają moją matkę. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Zrozumiałam. Wydostaniemy ją, Etsy. Jeszcze jedno. Hakan został złapany. Potrzebujemy wszystkich naszych ludzi, żeby walczyć. No i jest ojcem mojej przyjaciółki Kajary. Jeśli złożą go w ofierze... Zrozumiałam. Zajebiście, skóra za free. Może coś jeszcze będzie za free. To na pewno Kajara, dziewczynka, o której wspominał Etsy. Czy w tej celi jest Hakan? Muszę znaleźć sposób, żeby go wyciągnąć. Tutaj, co to jest? Ach, za ciężkie. Muszę znaleźć kogoś do pomocy. To też za ciężkie. Orł? Chyba, że to nie teraz, nie w tej kolejności. Może ci rebelianci odpuszczą, kiedy... Szkoda, że ta mała dziewczynka zostanie dzisiaj osierocona. Ale może ta egzekucja będzie wystarczającą przestrogą? Ci rebelianci zagrażają harmonii w Paititi. Niektórzy uważają, że życie w harmonii możliwe jest tylko w górnym mieście. Z całym szacunkiem, Ahau, ale nie wybrałem tego życia. Było podarunkiem od bogów. Każde życie jest darem. Tylko wyższeni i wiedzący wejdą na świętą ziemię. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Możesz wejść. Amaru, pamiętaj, kim jesteś. Jestem przecież jednym z was. Tak. To dlatego mnie aresztowałeś? Gdy
gdyby mój brat nadal żył. Niech spoczywa. Tak, powiedziałby, że ta gadka to jest strata czasu. Wracaj do domu. Jestem w domu. To właśnie jest mój dom. Unuratu, pogrąż się w marzeniach. Jak rozkwitnęłoby Paititi, gdy słońce wzejdzie nad światem, któremu nic nie grozi? A ty nie jesteś zagrożeniem? Utworzyć świat na nowo? Wszyscy tworzą przeznaczenie. Razem, tacy jacy jesteśmy. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, zrobiłem dla Paititi. Wszystko! Kiedy było podzielone, zjednoczyłem je. Jestem tu jedyną osobą, która dostrzega prawdziwe zagrożenie. Pojawiasz się i znikasz. Jakby życie tutaj było tylko opcją. Tak. Żyłem w świecie zewnętrznym i widziałem, co nas tam czeka. Każdy dzień nas do tego zbliża. Paititi nie da rady przetrwać jego inwazji. Wszystko, czym jesteśmy, będzie nam odebrane i zniszczone. Więc powinniśmy walczyć z tym razem. Zgodnie z życzeniem naszego ludu. Odtwarzając słońce? To tylko zapewni Paititi bezpieczeństwo na krótko. Ale nigdy nie uchroni go przed odkryciem. Inwazją. Naszym losem będzie wówczas zagłada. Nie! Nie, my musimy być odważni. I stanowczy. Przyłącz się. W tym świecie potrzebuję twojej mądrości i uporu. Nad światem rządzonym przez sektę Kukulkana? Czy raczej trójce? Jeśli chcesz władzy, otrzymasz ją. Więc mi pomóż, zadbaj o bezpieczeństwo Paititi. Potem będziesz mogła rządzić nim według swojego uznania. Ja ci oddam tron. Zrobię to. Nie. Odszukam tę skrzynię i odtworzę słońce. Niech jego światło cię osądzi. Dlaczego masz o mnie takie złe zdanie? Weźcie ją. Znowu do celi. Możesz mnie znów zamknąć, ale nigdy nie zdradzę naszego ludu. Nie. Po prostu ich zawiedziesz. Skrzynia zniknęła. Oj, 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 oj. Misjonarz Andres Lopez ukradł ją. 400 lat temu. Co? Po prostu zmarnowałaś życie, szukając ze sobą miejsca. Zostaw mnie. Uciek! Johna, wiem gdzie ona jest. Wchodzę. Dobra, już idziemy. Poczułaś wcześniej wstrząs? Tak, byłam wtedy w cenotę. To był wstrząs wstępny. Zbliża się trzęsienie ziemi. Musimy się śpieszyć. Tak. Po uwolnieniu Unuratu wszyscy ruszymy szukać skrzyni. Ah!
O, piranie. Ta osoba, suki. A bo nie, piranie? Różowi nas nie dziabały. Jeszcze w tej masce się prześlizgnie, no bo to... Ekstra obszar odkryliśmy. Chcę się to bawić tutaj. Wraca z powrotem. Trzeba jeszcze raz zaczerpnąć tego powietrza, bo... Pocypałem tutaj z kierunkiem. Musi być tutaj. Niżej, niżej. I teraz cyk. A jest ta szczelina. No właśnie. Ej, no będzie. Po sobie do mostu? Mostku? O nie, sorry. Przykro mi, ale nikt nie może wejść. Okej. Miała się ładnie złapać, to nie pykło.
No jak? Jak ja mam to zrobić? O kurwa. Teraz się pośpieszyłem, przestaję. Tak klik te X jebane, nie wiem, czy to po prostu może tym czekanem w powietrzu je po prostu. Jezu. No nie wierzę. Nie wierzę. Wszystko dokładnie zrobimy, tak jak trzeba. I ciach. Widzieliście to? Mało brakowało. Jak się zbugował? Obliżyć mogę? Nie. Nie. I co, z tego samego miejsca pewnie. Się jak daje, no. Przecież ja chciałem w górę, kurwa mać. Pytałem za pierwszy raz, a wtedy się nie chciał chodzić. Dobra, czyli trzeba się puścić na linię. Ojcu. Nie! Wynim wolti mbuja!
te tanka, bo chęć spasz, o katopultyk. Ty młody tecz, chciałem bać tu mówię, tucy. Kawet im liczy gimbał, ale mam do tak, ja patrzę. Czyli jakiś tutaj ekstra teren mamy. Pełne. Więcej nie uniosę. Ledwo widać dno. O ile w ogóle jest dno. Grotę zapewne wyrzeźbiła podziemna rzeka. Przejdziesz. Widać jakąś płaskorzeźbę. Ale tutaj jeszcze nie dociera, widzę. O i koniec.
zajebiście. A teraz jak tutaj wyjść stąd? W miarę szybko. Albo tam, albo tu. Tutaj. Hej. Tylko zakurkować musimy. Kurwa, to dobra. Gdzie iść? No właśnie, gdzie iść? Czy płynąć? Kurwa, nie wie gdzie. Tutaj? Też nie. Cofam się szybko. Tam jest ty do wspinania. Gdzie? No jeżeli nie tutaj. I nie tutaj. To nie ma pojęcia wy. To powiem wam, że... O jest. Nagle powietrza dostała, nagle się nie kończy. Śmieszna trochę. Szybko. Yes. Czyli taki podłosik ten. Który nie zamierzałem robić.
śmieci. Przekroczyłam rzekę. Prawie jestem w więzieniu. Wszędzie są strażnicy. Idziemy w kierunku rzeki. Odezwę się, kiedy będziemy na miejscu. Dobra. No i wy zawsze mamy te przeszkody, a oni nigdy nie mają. Co taka zamurana? Może dragi jakieś dali? W Paititi nie ma skrzyni. Wiem. Muszę dołączyć do Amaru. To, o co walczyłam po śmierci Sadiego, przepadnie. Ja do tego nie dopuszczę. Chodź, idziemy. Skończył się czas. Ktoś musi znaleźć skrzynię. Jeśli się nie naładuje słońca i nie stworzy świata od nowa, to koniec. Mam inną poszlakę. Być może... Twoje tatuaże, czapla i zaćmienie. Te znaki były wyrzeźbione na ołtarzu, z którego wzięto skrzynię. Co? Co one oznaczają? To jest moje przeznaczenie. Szkarłatny ogień, Chakcher. Ten oznacza moją przeszłość. Symbolizuje Chimchichike, ostatniego władcę Paititi. Ma grobowiec w górnej dzielnicy. Zabierzesz mnie tam? Są w całym grobowcu. Jeśli coś tam jest, to na pewno już dawno by to znaleźli. Amaru na to nie wpadł. Nie wie nawet, czego ma szukać. O, jest przebłysk. No, dajesz. Będzie tam pełno strażników. I jakoś sobie poradzimy. To niebezpieczne. Z pewnością. Więc nie traćmy czasu. Jak się miewa Etli? Jest bezpieczny. Pomógł cię znaleźć. Powinien być już z uczu. Johna, jestem z Unuratu. A, dobrze. Etli chce z nią porozmawiać. Matko, wysyłamy wsparcie. Mam pomóc uczu, czy skorzystasz z okazji, żeby zająć więcej terenu? To ty dowodzisz, kiedy mnie nie ma, Etli. Zaufaj swoim instynktom. Lejczka lankoele lopucich, choć pila bycio. Ale wiecie co, moi drodzy? W tym momencie skończmy może odcinek. Tak będzie najlepiej. I widzimy się już jutro, tak jak krótko pożegnaję. Cześć.